Pomimo trudnych lat, sporo na drogach i chodnikach na terenie gminy Brzesko się dzieje. Jak wygląda zakres prac, które zostały wykonane? Co jeszcze przed nami? Tych prac wykonujemy jak zwykle dość sporo. To przede wszystkim były gruntowne remonty po zimie. Wiem, że ta zima w tym roku była bardzo trudna, długa. Te koszty zimowego utrzymania były bardzo duże, ale i zniszczenia były dość znaczne. Te prace remontowe zostały solidnie wykonane. Również budujemy bądź partycypujemy w chodnikach przy drogach gminnych, powiatowych. W kilku miejscach również kładziemy nowe nawierzchnie bitumiczne. Te prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Liczymy, że te prace jeszcze będą powiększone, ponieważ zabiegamy o dodatkowe środki. Jak pan ocenia stan dróg gminnych i chodników? Myślę, że ten stan jest dobry. Zresztą patrząc i porównując lata ubiegłe, ile tych chodników przybyło, to jednak widać, że to jest postęp dość znaczący. Mam tu na myśli wszystkie drogi, które przez gminę Brzesko przebiegają, począwszy od dróg lokalnych, gminnych, powiatowych, wojewódzkich czy krajowych. I widać, że komunikacja miasta Brzeska z innymi miejscowościami jest znacznie lepsza. Oczywiście takim najważniejszym zadaniem, które zostało zrealizowane, które jest już ukończone, to była budowa autostrady ze zjazdami. Ten jeden zjazd tymczasowy już mamy otwarty. Tutaj Generalna Dyrekcja sfinansowała remont ulicy Leśnej, ale i również mamy rondo, które kiedyś rok temu powstało. To już w całości wykonywała Generalna Dyrekcja. W tej chwili bardzo mocno są zaawansowane prace związane z budową zjazdu docelowego, zjazd w kierunku północnym. Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłosił przetarg, więc mamy nadzieję, że te dwa dodatkowe zjazdy już całkowicie rozładują ruch. No i przede wszystkim to ten ruch, który jest generowany przy zjazdach, przez tą komunikację również w jakimś sensie będzie dalej ożywiało miasto. Miejmy świadomość, że jeśli ruch jest w jakimś części przełożony na autostradę i te samochody omijają Brzesko, to i mniejszy jest ruch w mieście, mniej osób zatrzymuje się, mniej osób robi zakupy, więc to też jest w jakimś sensie trochę negatywnie się odbija na przychodach tych, którzy prowadzą działalność. Natomiast jeśli mamy zjazd, jeśli tu jest gdzie się zatrzymać, a mamy i bazę hotelową, i turystyczną dobrą, więc myślę, że tu miasto ma szansę dobrze się rozwijać. Pod koniec tego roku zostanie oddana do użytku jedna z największych inwestycji w ostatnich latach w dziejach gminy Brzesko. Mowa o rozbudowie sieci kanalizacyjnej. Skąd gmina wzięła środki na ten cel? To rzeczywiście bardzo duża inwestycja. Pochłonęła ona przeszło 30 milionów złotych. Te środki gmina posiadała z budżetu własnego, ale największe pochodziły z Funduszu Spójności, ze środków unijnych. Warto przypomnieć, że gmina Brzesko ma największą sieć kanalizacyjną w całym powiecie. Cały czas ta sieć jest rozbudowana sukcesywnie. Jesteśmy gminą, która praktycznie jest w całości zwodociągowana i przeszło 60%, 60 kilka procent posiadamy sieci kanalizacyjnej. Tą sieć kanalizacyjną cały czas budujemy. Są nowi odbiorcy, nowi użytkownicy i myślę, że w latach następnych również będzie ta sieć rozbudowana. Panie Burmistrzu, gdzie były prowadzone prace? Te prace były w kilku miejscach prowadzone. Największe prace były w Brzesku, to osiedle Leśna, to osiedle Szczepanowskie, to inne ulice w mieście i również Jadowniki, ulica Wschodnia, Środkowa, Bujaka czy Jasień, ulica Klonowa. Panie Burmistrzu, od lat w Klinicy spotykają się nie tylko politycy i przedsiębiorcy, ale także samorządowcy. Czy z punktu widzenia samorządu, takiej gminy jak Brzesko, udział w tego typu spotkaniach ma sens? Myślę, że bardzo ma sens. Warto przyjechać, można wysłuchać ciekawych dyskusji politycznych, gospodarczych, ekonomicznych. Można również popatrzeć, co robią inni, co nowego się dzieje. Na pewno spotkają się tutaj ludzie z dziedziny świata polityki, gospodarki, ekonomii. I myślę, że każdy, kto tutaj przyjeżdża, na pewno wyjeżdża z tym ubogaconym. We wstępie, w pierwszym... Premier Donald Tusk zapowiedział złagodzenie tego rygoru progu oszczędnościowego dla samorządów. To zapowiedzi w dobrym kierunku? Na pewno jest to dobry kierunek, tym bardziej, że zbliża się kolejna perspektywa finansowa i widać, że w tej chwili samorządy są obciążone dużą ilością wydatków. Wiele zadań jest zlecanych, a nie wszystkie mają odpowiednie finansowanie. Zbliża się, tak jak powiedziałem, kolejna perspektywa. Jeśli chcemy te pieniądze dobrze wykorzystać, to gminy, powiaty, województwa, generalnie samorządy muszą mieć możliwości pozyskania tych środków.
Podczas Krynickiego Forum był pan jednym z panelistów. Mówił pan o doświadczeniach Brzeska w pozyskaniu inwestorów. Brzesko jest atrakcyjne dla inwestorów? Myślę, że jest atrakcyjne. Stało się atrakcyjne przede wszystkim przez rozbudowaną sieć komunikacyjną. Mamy zmodernizowaną drogę, która w tam, numer 4. Mamy przede wszystkim autostradę z węzłem. Jak to jest ważne, to w tej chwili widać. Przede wszystkim węzeł i zjazdy. To jest szansa dla miasta, dla ściągnięcia inwestorów, ponieważ przy tych terenach, przy tych zjazdach mamy własne tereny, które są częściowo uzbrojone, które będziemy uzbrajali i tu jest duża perspektywa, że przyjdą kolejni inwestorzy. Podczas dyskusji podkreślano, że układ komunikacyjny jest bardzo ważny, ale nie mniej ważne są różnego rodzaju inne zachęty. Czy Brzesko takie przygotowało? Oczywiście. Często inwestorzy, jeśli pytają, to również pytają o inne atrybuty. Czy są obiekty sportowe, czy są tereny pod budownictwo mieszkaniowe, czy jest gdzie spędzić wolny czas, czy jest wykwalifikowana kadra. I tutaj Brzesko, można powiedzieć, że pod tym względem jest bardzo dobrze przygotowane. Mamy wiele obiektów sportowych. Mamy boiska sportowe, mamy tą pływalnię, mamy węgielnię, więc tutaj jesteśmy bardzo dobrze przygotowani. Mamy również bardzo dobrą sieć hoteli. Ja przypomnę, że jeszcze kilka lat temu w Brzesku nie było praktycznie hotelu. W tej chwili mamy kilka na wysokim poziomie hoteli, restauracji. Myślę, że mamy również wiele innych atrybutów, które są szansą dla Brzeska do przyciągnięcia dobrych inwestorów. Na forum w Krynicy zdradził pan, że Brzesko przymierza się do utworzenia nowej strefy gospodarczej przy zjeździe w kierunku północnym. Kiedy ta strefa ma szansę powstać? Ta strefa ma szansę powstać w kolejnej perspektywie finansowej, a ona rozpoczyna się już za rok. A wiążemy to przede wszystkim ze zbudową zjazdu w kierunku północnym. Ten zjazd lada moment będzie budowany. I jeśli ten zjazd będzie budowany, równocześnie chcielibyśmy podjąć starania o uzbrojenie tej strefy. Wszystko wskazuje na to, że na początku września oficjalnie zostanie budynek Domu Ludowego w Jadownikach otwarty dla lokalnej społeczności. Co się tam będzie mieściło? Przede wszystkim chcemy, żeby tam mieściły się instytucje Miejskiego Ośrodka Kultury, również instytucje działające na terenie samych Jadownik, bo ten dom, duży dom, największy dom w gminie Brzesko ma służyć społeczności Jadownik, ale również całej gminy. Myślę, że te środki, które zaangażowaliśmy, środki własne gminy, fundusze unijne, bo tych było najwięcej, zostały właściwie spożytkowane i ten największy dom będzie jednocześnie najnowocześniejszym domem. Mam nadzieję, że przez wiele lat będzie służył dobrze całej gminie. Skąd gmina Brzesko wzięła środki na to, by wyremontować i wyposażyć ten obiekt? Środki na remont tego domu pozyskaliśmy z funduszy unijnych, złożyliśmy stosowny wniosek, gmina otrzymała dotację i w tej chwili te prace zostały zakończone, budynek jest odebrany, można z niego będzie korzystać. Czy są już jakieś pomysły, jak będzie wyglądało to oficjalne otwarcie Domu Ludowego w Jadownikach? No w tej chwili piszemy scenariusz, ale myślę, że będzie to ciekawe spotkanie, ciekawa uroczystość, do której zapraszam mieszkańców Jadownika, jak również całej gminy. Czy dzisiaj w XXI wieku funkcjonowanie tego typu ośrodków jak Dom Ludowy w Jadownikach ma sens pana zdaniem? Na pewno tak, tylko to już nie jest Dom Ludowy w starym wydaniu. Jednocześnie chcemy, żeby ten dom funkcjonował na nowych zasadach. To wiadomo, mamy XXI wiek, więc trzeba do tego się dostosować. Obiekt jest nowoczesny, nowocześnie wyposażony. Jeśli będzie bardzo ciekawy program, a myślę, że taka możliwość jest, bo rozmawiałem z potencjalnymi użytkownikami tego domu, są ciekawe propozycje wykorzystania tego obiektu. Na pewno będzie przyciągał mieszkańców Jadownik i całej gminy. Chcemy, aby tam odbywały się imprezy ogólnogminne, imprezy lokalne, aby dom przez cały tydzień był użytkowany nie tylko od święta, ale żeby cały czas tętnił życie. Po raz kolejny Brzesko będzie gospodarzem diecezjalnego Święta Chleba. Na początku września zjadą tutaj rzemieślnicy z całej diecezji tarnowskiej. Jakie ma znaczenie chleb i to święto dla gminy Brzesko? To święto to już tradycyjnie odbywa się w Brzesku od kilkunastu lat. Przyjeżdżają rzemieślnicy z całej diecezji. Cieszymy się, że to święto się wpisało już w historię imprez kulturalnych naszego miasta. W tym roku po raz kolejny zapraszamy wszystkich rzemieślników z całej diecezji. Jesteśmy przekonani, że dopiszą, bo wiem, że lubią przyjeżdżać do Brzeska i ta uroczystość ma taki charakter, bym powiedział, i też rodzinny, gdzie spotykają się rzemieślnicy, ich bliscy. I to jest taki okres świętowania. Można powiedzieć, że jest to święto i producentów
produktów spożywczych, jak również rolników, bo to są i rolnicy, i ci, którzy produkty rolne, czy produkty spożywcze produkują na nasz stół. My jesteśmy im za to wdzięczni, staramy się ich zawsze docenić, wyróżnić. To jest święto organizowane przez głównie cech, samorząd lokalny i inne organizacje, również parafie. Więc myślę, że to święto już jest wpisane w historię naszego miasta, naszej gminy. Od lat diecezjalnemu świętu chleba towarzyszy kiermasz, na którym można skosztować, zobaczyć, zakupić różne produkty. Tak będzie też i w tym roku? Tak, będzie również w tym roku. I wiem, że mieszkańcy czy uczestnicy Dni Chleba czekają na tą chwilę, odwiedzają stoliska, kosztują tych produktów, które przygotowali rzemieślnicy. To się cieszy sporą popularnością, a to jest również jakaś reklama tych, którzy te produkty przygotowują.